Polskie Radio Rzeszów. Jaki był dla ciebie ten rok, który teraz minął? Intensywny, fajny, spokojny. Wiesz co, dużo się działo. To jest taki rok, który jakby non-stop byłem w rozjazdach. W zasadzie jak policzyłem, to mniejszą połowę roku spędziłem w samochodzie albo w busie. Więc jakby no, było dość męczące ta jazda, do której się idzie przyzwyczaić, a potem jest taki moment, że przyjeżdżasz do domu i nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, siadasz na kanapie i dalej jest to samo, że nie wiesz, czy napić się herbaty, czy napić się piwa, czy włączyć telewizor, że czujesz się trochę jak w tym hotelu, ale masz dwa dni wolnego, nie? I coś byś chciał zrobić, ale nie wiesz, co tam jest, co zrobić. Z jednej strony byś odpoczął, a z drugiej trochę nie. Dziwny rok. No i takie, wiesz, wszystko takie trochę rozbite, jakby dwa różne światy. Bo w ogóle, patrząc na twój rok, to wydaje się, że ty jesteś człowiek wiecznie zapracowany. No bo tak, płyta, męskie granie, single, epki i tak dalej, no więc tak w konsekwencji to dużo tego było. Było, tak, faktycznie, no. To był każdy weekend w wakacje. Początek roku to było, tak, to było dużo koncertów. I po międzyczasie, wiesz, jeszcze po prostu jakby nie chciałem zepchnąć całej pracy nad trzecią płytą, w ogóle nad czymkolwiek, co chcę robić dalej. Nie chciałem zepchnąć tego na 2-3 miesiące, w których sobie zrobię wolne. Tylko jakby robiłem to jeszcze w międzyczasie, trochę po nocach, jak byłem w Warszawie, nie miałem opieki nad synem i jakby wtedy znajdowałem czas na to, więc no było dość intensywny, że jakby w ogóle obróciła mi się doba, wiesz, i tryb życia w ogóle wygląda inaczej, że wolę jednak noc, jak się okazuje, niż dzień. Nie topasz siebie. Trochę taki gacek, no. A propos męskiego grania, to zagraliście kilka koncertów w ramach tej trasy i ty tak naprawdę po raz pierwszy współpracowałeś z kimś tak bardzo mocno, czyli z Zalewskim i z Podsiadło. Jakieś wnioski dotyczące trasy męskie grania? Czy to były fajne koncerty? Co, to była bardzo fajna przygoda na takiej zasadzie, że znalazłem się w środowisku, w którym jakby gdzieś na początku nie chciałem się znaleźć. Na takiej zasadzie, że ja w ogóle stronię od nowych ludzi. I jakby nie lubię być tym, który narzuca, ale też nie lubię być tym, który musi wszystko przyjąć, bo wiesz, o co chodzi. I niestety każda współpraca może wyglądać tak albo tak. A tu się okazało, że po prostu każdy miał ze sobą luz. Wszystko odbyło się na takiej zasadzie wzajemnych zgód. Każdy był jakby zadowolony z tego, że wiesz... Ja byłem totalnie zadowolony z tego, że jest Dawid, że jest Krzysiek, w ogóle wiesz, zobaczyłem, że Krzysiek ma w cholerę talentu. Jest koleś, który wchodzi do studia, robi ci 100 piosenek w ogóle, 3 godziny i wow, nie? Dawid wymyślał tam melodię, ja tak siedziałem trochę z boku, ale było bardzo fajnie. No i jak były przygotowania, to też były próby, ja z próby jeździłem do syna, od syna jeździłem na próby. Więc w zasadzie też miałem taki intensywny okres tych prób było trochę mało. Ale daliśmy radę, bo jakby ja i tak tam na koniec prób dopiero przychodziłem, wszyscy jakby wszystko dopracowali, czekam się z ziemi, ale cały zespół, wiesz, jakby chłopaków, którzy tam byli. Bo patrząc tak na waszą trójkę, to wydaje mi się, że bardzo mocne osobowości, zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie. Czy w takim razie między wami panowała pełna demokracja, czy był szef, lider? Wiesz co, gdzieś tam każdy ma jakąś taką postawę, trochę lidera, trochę szefa i ciężko jest w tych wszystkich liderach każdemu się odnaleźć na zasadzie, że ktoś musiałby być jeszcze ponad. Co ja nigdy nie patrzyłem na to w takich kategoriach, jakby, ale oprócz nas trzech na scenie jakby zdałem sobie sprawę, ile wokół tego wszystkiego jest ludzi, jakby ile to pracy kosztuje wszystkich, żebyśmy mogli sobie stać i pograć, nie? I jakby tych chłopaków, którzy musieli, wiesz, nauczyć się grać te numery, zrobić te numery po prostu po swojemu. Gdzie tak jak mówię, przychodziłem na sam koniec, więc w zasadzie tylko śpiewałem i coś tam dograłem na pianie i na gitarze. Super przygoda, taka, która otwiera oczy na jakby... Bo ja lubię się zamykać. Lubię się zamknąć w piwnicy, siedzieć, po prostu zamknąć drzwi, wyłączyć światło. Po prostu grać na jakimś pianinie albo coś robić w ogóle przy kompie, grać, dogrywać bas i tak dalej, robić sztuczne bębny. I ja się tak zamykam bardzo hermetycznie, a to mi otworzyło trochę oczy na to, że wpływ większej ilości ludzi
może mieć totalnie super dobry efekt jakby twojej pracy też, bo jesteś częścią pewnej rodzaju pracy, nie? Jakby bycie częścią czegoś jest jeszcze lepsze niż bycie samemu całą częścią, że tak to powiem. Nie? Czy te wszystkie doświadczenia z trasy na przykład męskiego grania wpłyną na to, jak będzie wyglądać twoja trzecia płyta? Nie. Czyli dalej to będzie minimalizm, Cortez, gitara, lekka elektronika. Ja, to jest to, nie? Plus jeszcze mam taki pomysł, bo ja zawsze lubiłem muzykę klasyczną tak, do takiego stopnia, że lubiłem odpoczywać przy niej i trochę się wyłączać z rzeczywistości. I w ogóle poznałem paru fajnych chłopaków i dziewczyn, którzy grają na skrzypcach, wiolonczelach i takich tam i chciałbym z nimi też porobić jakieś takie różne formy. Niekoniecznie ze śpiewaniem, może i też bez śpiewania, nie? Znaczy, nie chciałbym robić tego, wiesz, jest taka teraz w ogóle ogólnoprzyjęta moda, że jak masz jakąś piosenkę i się komuś udało, no to trzeba to przerobić, kurde, od razu na symfoniczne utwory, trzeba grać symfoniczne w ogóle koncerty, nie? Żeby to nie było takie nadęte, takie trochę, bo to jest trochę takie nadęte, wiesz. Mi się to nie podoba, jakby. Wolałbym, żeby to było naturalnie zrobione jakoś i nie, że teraz całą płytę będę przerabiał na muzykę klasyczną, tylko że chciałem posiedzieć z ludźmi, którzy po prostu mają to we krwi i po prostu móc z nimi napisać coś totalnie innego. Bardziej w tę stronę. A nie bawić się, że teraz robimy pierwszą na symfonicznej. Cortez, oczywiście będziemy się przyglądać, co będzie się działo. Powiedz mi, bo tak naprawdę asumptem do naszego spotkania jest twoja nagroda, którą kiedyś ci przyznaliśmy, a mianowicie Werbel. Nagrodę Werbel otrzymałeś za płytę Boomerang. Album ma już ile? 3 lata. 3 lata tak naprawdę. 2015, 3 lata temu to wszystko się zaczęło wokół ciebie. Kiedy myślisz sobie Boomerang, jakie masz wspomnienia? O matko, to był najgorszy jakiś okres w moim życiu. To było przemeblowanie życia, które dopiero teraz jakoś sobie powoli układam. Wiesz, jakby jesteś gdzieś, gdzie totalnie nie wiesz, co to jest. Nie znasz ludzi. Trochę chcesz zaufać, bo widzisz w tym jakiś, że może coś się zmieni w twoim życiu. Z drugiej strony syf w życiu prywatnym. W ogóle to takie, wiesz, tu jeździsz, tu jakieś reklamy, tu jakieś wywiady, tu jakieś radia, tu koncerty, tu to. I strasznie intensywny czas był wtedy. I jakby nie miałem czasu, żeby usiąść i pomyśleć, kim ja do cholery jasnej jestem i czego ja chcę. Jakby i starałem się tego nie zgubić i nie zgubiłem tego. Jakby na razie wyszedłem trochę tak na prostą w kwestii wolnego czasu, że móc sobie zaplanować trochę inaczej. Jakby trochę jak ja to widzę, trochę jak ja myślę, że powinno wyglądać moje życie, nie? Jakby nie powinno być tak intensywne, to po pierwsze. Kiedy ostatni raz słuchałeś tej płyty? Boomeranga? No kurde, ostatnio na koncercie. Kiedy grałeś? Jak gram, to słucham, jakby ja tam wchodzę, to jest takie 1,5-2 godziny, w których mogę nie istnieć, to jest ekstra, bo robię to dla siebie. Ale słuchałem, dzisiaj zjechaliśmy z tatą, po co myśmy jechali? Jechaliśmy do... bo mu się coś zepsuł konwerter. Konwerter, dobrze mówię? Konwerter. Do satelity? I pojechaliśmy, bo chciał sobie kupić. I kupił, tylko się okazało, że to nie jest błąd konwertera. Więc jakby... Czyli macie teraz 2 konwertery. I słuchaliśmy w samochodzie. On miał płytę odpaloną i słuchaliśmy. Dobrze, myśmy kiedyś dosyć długo rozmawiali na temat tej płyty Boomerang. Ja przypomnę, że od nagrania minęło 3 lata. Ty tak jak mówisz, to był dziwny czas dla ciebie. Ale czy jesteś w stanie cały czas utożsamiać się z tymi tekstami, które tam są? Słuchaj, jasne. To jest jakby, to jest historia. Tylko, że historia powinna zostać historią. Jakby życie historią, życie przeszłością nigdy nie spowoduje, że pójdziesz o krok do przodu, o krok dalej. To jest totalnie bez sensu trzymać się jej na siłę. Więc jak gramy koncerty, ja tam muszę otworzyć drzwi, wejść i stamtąd zaraz wyjść. Bo to jest przeżywanie tego samego, a ja już jestem gdzie indziej. Ja co innego czuję do mojej byłej żony, co innego czuję do mojego syna. Wiesz, to jest inaczej. Jakby ja się rozwijam, dorastam, dojrzewam jakoś, staję się trochę z chłopca, trochę starszym chłopcem. Wiesz, o co chodzi. Bardziej w tę stronę. I jakby ja nie chcę całe życie siedzieć w przeszłości, bo ja nie potrzebuję się po prostu męczyć, bo to jest męczarnia. Wiesz, jak stwierdziłem, że w ogóle wpadłem na super ekstra pomysł, że złe momenty, złe wspomnienia, złe chwile, czyli miejsca, w których to wszystko się odbywało,
zastąpię sobie super ekstra sytuacjami, żeby mieć lepsze wspomnienie w przyszłości. Mhm. Żeby złe wspomnienie zastąpić dobrym wspomnieniem. I to się udaje. Dobrze, Cortez, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Polacy, no bo umówmy się, Polacy pokochali ten album, świadczą między innymi o tym wyniki sprzedaży, a także zainteresowanie twoimi koncertami, praktycznie wszystkie sold out od pewnego czasu. Czy zastanawiałeś się kiedyś na temat fenomenu tej płyty, dlaczego Polacy ją pokochali? Wiesz co, jakby to zawsze zostawiam ludziom. Ale nie mogę obok tego obojętnie przejść, bo gdzieś to mnie dotyka i non-stop dostaję informacje. I powiem ci tylko z tego, co mi ludzie mówią. Ludzie mi opowiadają swoje różne historie. Zwykle są to, nie są fajne historie. W większości są to jakieś straszne, złe historie, złe doświadczenia. I nie chodzi tylko o rozwody czy coś. Chodzi bardzo często o śmierć, o jakieś katastrofy, jakieś takie traumatyczne przeżycia. I oni w tych tekstach i w muzyce odnajdują jakiegoś pewnego rodzaju ukojenia. Stąd tłumaczyłoby, dlaczego tylu ludzi chodzi już na przykład 16 czy 20 raz z rzędu na przykład. Nie? Ale są ludzie, którzy na przykład są młodzi i przychodzi mi taki chłopak, mówi na ucho, że tylko nie mów mojej żonie, żebyś czasem z tego się nie śmiał, ale my przy twoich piosenkach uprawiamy seks. I w ogóle wiesz, jest nagle w ogóle odwrotna sytuacja, nie? Więc jakby różnie do tego ludzie podchodzą. Ale większość jest takich, jakichś takich ludzi po traumach, jakichś takich, nawet ja nie jestem w jakichś takich złych momentach. To może nagrasz trzecią płytę wesołą? To jakbym tak nie, tego nie ten, wiesz, ja teraz mam totalnie inne myślenie, jakby inne podejście, jestem na innym etapie, jakby. Więc jakby to na pewno będzie miało wpływ na to, co będzie jakby w warstwie tekstowej, muzycznej. Ale to dalej będzie minimal. Dobrze, Cortez, to powiedz mi na zakończenie jeszcze a propos tej płyty, a propos Werbla. Czy ty zdarza ci się chwalić tą nagrodą? Mówić ludziom, że zostałeś wyróżniony na swoim lokalnym terenie? No terenie? Tak, bo to jest ciężkie jakby być... Wiesz co, ciężko jest, żeby ktoś o tobie pomyślał, to tak jak miałem taką sytuację i jak miałem 17 lat i dałem komuś w ryj po prostu i byłem chamem i po prostu szczeniakiem i jak teraz ten mój ktoś, komu dałem w ryj, słyszy w radiu Cortez, to on w ogóle nie myśli w kategorii, że to jest miły, wrażliwy człowiek, tylko myśli, że to jest straszny skurwiel po prostu. Dostałem od niego w ryj kiedyś po prostu, nie? Więc jakby to jest wszystko kwestią zmiany tego, kim się stajesz, jak się zmieniasz, jakie zmieniają się wartości. I jakby to jest ogromne docenienie na tym rejonie, że po prostu ludzie, choć mnie znają i bardzo często znają mnie może z tej złej strony, ale też mieli okazję poznać mnie z dobrej strony, to jednak doceniają to. Czyli jakby ludzie zawsze doceniają coś większego i coś bardziej wartościowego, niż to, jak się zachowujesz, wiesz, po prostu potrafią iść głębiej, więc to w ogóle świadczy o tym. Kropka, pięknie, dziękuję. Kropka to nie, bo powinni nam wybudować autostradę, bo mamy odcięty świat w ogóle, strasznie to jest, nie? Powiedz, że nie, stary, ja jechałem tu 7 godzin, wiesz, a z młodym to jest 9 godzin, po prostu. Tato, kiedy będziemy na miejscu? Tato, kiedy będziemy na miejscu? Tato, jeszcze ile? 3 godziny. Tato, 3 godziny, ile to jest minut? I mówisz mu, że to jest 180 minut. Czemu to jest 180 minut? W ogóle i w k***, tak na maksa. Bardzo dziękuję.